Nie, przecież ty nie umiesz chodzić na obcasa. Tak, panie Pawle. Wzywałem pana tutaj, bo nie ukrywam, już mija jakiś czas, jak jesteśmy, bo to już jest 6 miesięcy. No ale widzę, że nie bardzo pan ogarnął tutaj temat. Nie ma tutaj pana takich wyników, jak, na które się umawialiśmy. Czy mógłby mi pan coś na ten temat powiedzieć? Co się stało? Nie bardzo. Co z tymi pana umiejętnościami, o których tak pięknie pan tutaj opowiada? Wyobrażasz sobie? Ten stary Ramon znowu mnie do siebie dzisiaj wezwał i się czepiał mnie od rana. Mówiąc tylko, że brakuje mu wyników, że już 6 miesięcy, że nie ma postępów. Powiem ci, że mam już dość tego palanta. Może zrobiłby coś z sobą, zmień pracę. No to co, szefie? To jest moje wypowiedzenie, spierdzielam stąd. Teraz sam sobie szefuj, komu chcesz, ja będę pisarzem od dzisiaj. I dobrze, że podjąłeś taką decyzję, bo pracujesz tutaj jak brokuły do schabowego. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam pan do siebie. Panie Pawle, książka, którą pan pisze, a my wspólnie wydamy, no to jestem przekonany w 100%, że to będzie no, bestseller, hit wydawniczy, top 10 list sprzedażowy. Nie. Tylko jakby dwie sprawy mam tutaj do pana. Pierwsza to ten styl z tych próbek, ja czytałem go kilka razy i jakby tutaj mam kilka takich drobnych uwag. On jest troszeczkę taki, no to powiedzieć, naiwny. I jakby mógł pan troszeczkę przyostrzyć, to jest kwestia kilku szlifów i zdecydowanie wtedy to będzie lepszy odbiór tego. Mam nadzieję, że to nie problem. A druga kwestia, no to panie Pawle, czas. Redaktorzy już muszą pracować tutaj nad książką, więc mam, myślę, że no, tak powiedzmy 3 dni i na mailu znajdę pierwsze rozdziały z pana książki, tak? Mhm. Widzę, że pan niezadowolony. Krytykę pan znosi? Owszem, znoszę. Do piwnicy, żeby tam zdychała w samotności. 3 dni. Panie, no nie zdążymy. Zostały tylko 3 dni, a my nic nie mamy. No to działajmy. Thank you.
prawdy.